No witam Państwa ponownie. Zacznę muzycznie może dzisiaj, na sam początek. O, a potem powiem coś o wychowawcy muzycznym moim, Supernatywy same w podstawowej szkole. Jezus daje nam zbawienie. Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynię. Chwałę serca mego dam. Jezus siłą jest mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. W nim znalazłem ja to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał swoją dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus siłą jest mą, Jezus pieśnią mego życia jest, Królem wiecznym jest On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia jest dar. Jego krew to oczyszczenie. Jezus, Jezus chwałą jest nam. Jezus siłą jest mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem ja to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus siłą jest mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem ja to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń. Bym zwyciężał w każdy dzień. No, proszę Państwa, jest taka piosenka, czy pieśń, że każdy dzień jest zwycięstwem, kiedy w ręce Pana zechcesz oddać go, czyli Pana
Nie, jakiegoś pana, pracodawcę, chlebodawcę, jakiegoś po prostu hierarchę, to nie. Pana Jezusa, kiedy oglądasz każdy dzień. I to tak to wygląda. A teraz Państwu powiem pokrótce, jak to wyglądało z moim wychowaniem muzycznym. I żeby ten pan Nowakowski, nauczyciel od wychowania muzycznego, tu teraz siedział ze mną, a zmarł już ze 35 lat temu, to proszę Państwa, pewno płakałby jak bober. A zaraz powiem Państwu czemu. Pani Bober też się nazywała jedna nauczycielka. No zaraz powiem Państwu czemu, nie? Że na tych wychowaniach muzycznych to ja tak się bałem nauczyciela, że w nocy usnąć nie mogłem. Że aż się trząsłem, że dwie lekcje wych muzycznego będzie. Takie czasy były za komuty, czyli wszyscy byli nienormalni i są, bo dzień dzisiaj. Oni mają obsesję na tle czegoś rządzenia, a jak widzą mnie, to paraliżu dostają, bo widzą po prostu siebie, swoje nikczemności w osobowości moim, czyli w lustrze, patrząc we mnie, to widzą siebie, kim są i się męczą, że nie mogą przeboleć tego, bo najlepiej bym umarł. No ale z tym wychowaniem muzycznym ten pan, nie, wymagał, jak ma być napisane, gdzie ma być przyklejona ta nalepka, gdzie pisane było, kim ja jestem, moje imię, nazwisko, wych, kropka, mus. I jeszcze coś, wychowanie mus, jak ktoś źle napisał skrót, po łapach bił, dziewczynki nie. Dziewczynki łapał za kolana, bo widziałem. Zboczek był. Taka jest prawda. I on na skrzypiec w ogóle jak śpiewał jakoś tak uuu, tak śpiewał, jak pies by był. No może i to tak wtedy tak na muzykę śpiewanie było modne. No ja nie wiem. To teraz był fakt taki, że on wychł takie zeszyty formatu, takie małe, o mi matka kupiła. Jak do szkoły kupowali tam, to nie było innych, bo to ciężko było wszystko. Taki duży kupiła zeszyt od wychowania muzycznego. No. I ja przyszedłem z tej lekcji muzyki od pana Nowakowskiego, nauczyciela, a mówię, tata, mówię, a to ten, to jest zły zeszyt, że powiedział pan Nowakowski, że on że inny zeszyt, że o połowę mniejszy ma być. A ojciec pijany był, wziął noża, przyłożył listwę jakąś i uciął nożem ten zeszyt. To wyglądało jakby pies obgryzł. Tak wyglądał ten zeszyt. I mówi, to teraz masz dwa. Mówi, to powiedz mu, że na drugi rok już będziesz miał następny. I teraz ja tam nakleję, jak on zobaczył ten Nowakowski, ten zeszyt, jak ja mu pokazałem, to on myślał, że ja specjalnie ten zeszyt złośliwie tak zrobiłem sam, żeby go z równowagi nerwowej wyprowadzić, że po prostu mam go gdzieś. Ale to tak Pan Bóg już działał wtedy. I mi tak wchrzanił po łapach za to, że ojciec był pijany i takie rzeczy. Ale ojcu nie powiedziałem, bo mu jakoś tam przeszło. Bałem się po prostu, bo no nie powiedziałem. Nie wiem, czy ojciec był u niego, czy nie był. No ale to się tak skończyło, także tak ja winę miałem w tym wszystkim. I ojciec miał winę, ten nauczyciel miał winę, a ja dostałem po łapach za nic. Teraz dalej, on osłów w pierwszej ławce sadzał, a ten najlepszych uczniów tak stopniował w ostatnim rzędzie. Jak bił tych w pierwszych rzędach osłów po łapach, tak, on klepkę miał ich. Specjalnie klucze robili do sal z takimi klepkami, żeby bili dzieciaki. Nienormalne, to wszystko pomierało. To psychici tam byli w większości wszyscy. To nie nauczyciele, to wariaty byli. To głupki byli, to taka jest prawda. Ja pamiętam, jak jedna nauczycielka weszła do pokoju nauczycielskiego, jedna matka, bo go zleli tego dzieciaka, jak weszła, jak w pysk strzeliła z całej siły, aż się wysypała nauczycielka na ten, za to, że syna im bije. Tak matka załatwiała. I już go nie bili wtedy nikt. Żaden nauczyciel go nie bił. To dziadostwo wszystko w tych szkołach było.
No to tam, gdzie tam, to ta, może bokami jakaś tam nauczycielka była normalna, ale to chorzy wszyscy by, takie czasy były. No i teraz, a on jeszcze tak, szedł nazwy literowe nut. Kto pójdzie pokazać do tablicy, taki przyrząd zrobił sobie w takim kształcie jajka, tę nutę i każdy miał dokładać na te pięcio linii. Ja klucza w ogóle nie umiałem narysować, bo ręce mi się trzęsły, jak on uczył rysować. I teraz, jak ktoś źle przystawił, gdzie jest tam jakiś tam ta nuta, pół nuta, ćwierć nuta, i miał przystawić, gdzie jest tam jakaś nuta C, czy gamę miał jakoś tam pokazać, no to lał po łapach, jak ktoś nie umiał. No to głupio, komu ten przedmiot był potrzebny? To co mi tu chleb? No ja się sam nauczyłem, bo po prostu nauczyłem się, bo miałem taką ochotę. I po prostu samo to we mnie weszło. Mi nauczyciele zawsze przeszkadzali w nauczaniu, czegokolwiek. I tak jakby jestem samouk. I oni nie mogą tego zrozumieć, że są takie ludzie, którym przeszkadza jakiśkolwiek człowiek, który im chce pomagać. No ja nie chcę. Jak człowiek, który chce się nauczyć, to mu nauczyciel jest niepotrzebny. Sam się nauczy. A taki, co nie chce się nauczyć, nie ma chęci, to może być nauczyciel, nie wiadomo jaki. I tak się nie nauczy taki człowiek. Będzie chodził do piwiarni, czy za narkotyki się pan nie wiadomo co, bo to już taką ma naturę. No ale powracając do tej muzyki. No to teraz to on jeszcze tak szedł, tak między łapkami szedł, nie? I on nazwy literowe, gdzie leży tam C-dur, nie? Ta nuta, nie? Pół nuta, czy jakaś tam. I on szedł, ja mówię, przeszedł. No nie ma. Mówię, przeszedł, mnie już nie weźmie. A nagle mnie w ramię tym kikiem, takim wskaźnikiem, miał taki wskaźnik, z drzewa taki do pokazu i tym kikiem mnie kuje. Na, ja, mówię, no, już pokaż. I już wiedział, on po prostu pytając, to wyczuwał po oczach, kto nie wie, kto zaleknie temu. Kto wie, a kto nie wie. I teraz, a ci, co się zgłaszali, to nie, to ich nie brał, co wiedział. I lał po łapach, ile weszł. No i tak to wyglądało, a widziałem raz, bo jak tam z tymi dziewczynkami, to widziałem, jak on do tych dziewczynek podchodził, się łasił i tak się obróciłem tyłem, patrzę, tu jedno tak za kolano, ja, mówi, ja. I za kolano, może i najlepiej by ją wziął, ten, gdzieś położył tam, gdzieś w pokoju nauczycielskim na stół i on po prostu by wziął. No może ja, bo on panem się czuł, że się go wszyscy bali, dyrektor, nikt nie interesował. A miał żonę od matematyki, pani Nowakowska, to ona była nadzwyczaj spokojna. To w ogóle bez nerwów człowiek, a on wariat. Się dwa dobrali, psychona. I teraz, najlepiej to było, jak już otworzył pianino. Było tam pianino. I teraz mnie zawołał do pianina, że ja mam zagrać gamę D-dur czy jakoś. No ja w ogóle do tego stopnia byłem oszołomiony, no bo ojciec w domu głupi, co trzeci dzień pijany, matka też nie wiadomo gdzie tam latała i w ogóle też za bardzo się nie interesowała, tylko pierdołami się interesowała. Tu latała do swoich sióstr i tu latała tu do swojej rodziny gadać rzeczy, że mój ojciec jest pijany i się znęca. No i to ona przychodziła tu na pierdoły i oni to gadali tu dwa dni, jak się tu, jaka ona jest biedna rzekomo. To na dzieci w ogóle samopas. To taka była prawda. Dziećmi, czy ja miałem jakieś rękawiczki czy skarpety? Nic, nie miałem żadnych zabawek, nie miałem, nic na przyjęcie nie dostałem, oprócz Pana Jezusa komunii. Czyli nic, ale wszystko. I tak to wygląda. I teraz on mówi, ja, ty idź. Idź zagrać D-dur gamę. Teraz ja podszedłem do tego pianina, mówię, się ucieszyłem, że zamknięte na kłódkę było, bo tam otwierali w czasie przerwy i tam psuli te pianino. I teraz mówi, ja, klucze, otwórz, dam mi klucze. Ja otworzyłem te pianino, pianin mówi, zagraj gamę. I ja w ogóle, on tak mnie nauczył, do tego stopnia byłem zaleknięty, że nie wiedziałem, że gamę to jest 8 dźwięków po kolei, tam. To nie wiedziałem, że on składa się gama z 13 w zasadzie dźwięków, a ten 13 to jest początek następnej oktawy,
albo koniec. I to tam w tym paśmie muzyki to też jest właśnie ciekawa sprawa, że właśnie 13 ktoś wymyślił. No ale mniejsza o to. I teraz, a ja zagrałem tu w trzeciej czy czwartej klasie, byłem umówiony, no mówi, jak, no graj, na co czekasz? No to jak ja miałem grać, to ja tak zagrałem. Bum! Co? Jak on do mnie podleciał? Jak mnie zaczął lać? Po jednej łapie, po drugiej. No co, ja nie wiedziałem, przecież ja niezłośliwie to zrobiłem. A co by mi zależało powiedzieć? I mi odbił palec, że do 30 lat miałem od kościa odbity silny palec. Tak mi, tak lał, z taką siłą. Po łapach. I teraz jeszcze nie koniec na tym, jak mnie lał, to jeszcze jak ja szedłem do łapki swojej, to mnie pchnął jeszcze, że ja poleciałem, no nie na ziemię, a na łapkę. Taki był nauczyciel. Kurczę, to chyba jest w piekle, ale co to mnie to wariat był. Teraz to by on musiał, ja bym musiał teraz się narodzić i ta sama sytuacja by musiała być. To bym mu pistolet do łba przystawił i powiedział na kolana, tu przepraszaj wszystkich tych, co żeś bił nie, na darmo, bo cię przestrzelę. Łeb ci jak wydmuszkę, chamie. I tak to wygląda. Tak oni są młode, oni są nerwowe w domu na dzieci swoich wszystkich. Takich małych dzieci, oni są nerwowe, ale jak przyjdzie gość, który po prostu nie za bardzo ma lęki w sobie, to oni już nie są nerwowe, bo boją się. Oni. I to tak to wygląda. No ale co zrobić? Tak to wygląda te życie i tak. Ale do mnie nikt nic nie chce ode mnie. Bo nie mają po prostu szans, żeby cokolwiek wymyśleć. No nie mają szans, no nikt nie przyjdzie. Spróbowali, a jeszcze inaczej widzieli, że tak ze mną nie da rady. To kobietami próbowali mnie tutaj tego podpuszczać i kobiety chcieli rządzić. To ja miałem z trzema kobietami w moim życiu takie rzeczy, że dzwonił przez telefon ktoś, co nam na obiad ugotować i czy ma ze mną spać w tą noc, czy nie, czy w drugim pokoju. Takie rządziciele są. To są takie tak zwane rodzinne Alfonsy, nie? Jak ten się pyta, ty, jak ty masz na imię? Mówi Alfons. Ja się nie pytam o twoje imię. Nie, mówi, jak ty masz na imię? Alfons. Mówi, ja się nie pytam o twój zawód, tylko jak masz na imię. I tak to wyglądało. A jeszcze orzechy była jesień, tu ja miałem w ogródku orzechy były, nie? Też tam była problem z tymi orzechami. Dzieciaki, te ciotki nienormalne są po dzień dzisiejszy. I teraz miałem ręce brudne, bo te orzechy obierałem sobie. Miałem całą szufladę w domu orzechów, bo tylko miałem szufladę, nie pokoju, nic. Jeszcze szufladę miałem jedną w stole, to był cały mój majątek, co tam miałem i zabawki i wszystko. I jeszcze ojciec przychodził nieraz pijany, bo miał zdenerwowany, i tu szufladę wyjął do góry nogami, wysypał, mówi, porządek rób sobie w tej szufladzie. Mój Boże, brud, smród, kiła i mogiła, mydło i powidło. Mój Boże, i tak to wyglądało. To te murzynki w Afryce mają lepiej, tak się do nich nie czepią. To ten Związek Radziecki i to wszystko z tą rewolucją, to najgłupsze ludzie na tej planecie. To co oni tam wyprawiali, to oni nienormalne, to wszystko, to oni najchętniej to w tej Polsce by na nowo chcieli tu do domu wchodzić, jako gestapo tu pukać i ludzie mają się trząść i bać ich, bo oni w imieniu prawa przychodzą. To oni są przecież nienormalni. I do tego dążą niektórzy ludzie, ale to tak szybko nie przejdzie tym razem, bo tu ludzie są za mądre, żeby dać się tak po prostu już teraz zrobić przez kogoś, albo jeszcze gorszy system jest, jak taki dyktatorski, to w zasadzie na równym poziomie to jest jak manipulacja, przeróżny sposób. Ani jednym systemem, ani drugim już nie mają na mnie, bo to przeżyłem to wszystko. Ja wiem, na czym to polega i to między innymi tu też jest to za tutaj moją misją na tym serwerze, to po prostu pokazać, jak działa to wszystko i o co im chodzi i że lęk jest gorszy od śmierci. Nie ma się cokolwiek bać, bo jak na pewno agresor nie ustanie na poprzeczce jednej i będzie wciąż tak samo robił. Bo to jest takie, że to apetyt w miarę jedzenia rośnie, będzie podwyższał człowiekowi poprzeczkę. Tak długo, aż go po prostu wbije pięścią do ziemi całkiem i w końcu zakopie i jeszcze wtedy będzie kopał w pomnik, jak ktoś umrze, czemuż żeś mnie chamie zostawił. Tak żona pukała w pomnik.
po pogrzebie, jak wszyscy płacili. Teraz ja mam się męczyć. Teraz ja mam się męczyć. Teraz ja mam się tu męczyć. Nie? Teraz ja mam się tu męczyć. Teraz ja mam się tu męczyć sama i jak mam te mieszkanie zapłacić z tej głodowej emerytury, chamie, żeś mnie zostawił. A ta żona tego męża wałkiem wałkowała, nie? No. Były sobie tam trzy krasnale, dwa wesołe, jeden smutny, bo miał żonę. I tak to wygląda, nie wiedzieli, jak tu podejść. Bo świat dzieli się na dwie podstawowe rodziny. Znaczy rodziny ludzi. Alfonsi i cichodajki i w zasadzie prostytujące się kobiety i ludzie, którzy chcą mieć dzieci normalnych, rodziny, dom i po prostu gotować obiady i sprzątać domu. I te dwie nacje ludzi ze sobą się ścierają. Jak planety. Jak ta planetoida jedna z drugą. Bo jak leci się ściera kometa. Leci, ma taką szybkość, że ściera się i zetrze się przez taką szybkość i nic nie zostanie w końcu. Tak jak lecą nieraz na niebie. Ja widziałem dwie. Jakie duże, jak piłki nożne, takie duże widziałem, jak leciały brązowe. I tak to wygląda. No ale co my na to poradzimy, nie? I tak to wyglądało z tym wychowaniem muzycznym i ten nauczyciel jakby wrócił za grobów, by spojrzał, i to by powiedział, no wiesz co, no takie były czasy, na pewno by głupio mu było bardzo. I to, pan to widzi, bo widzicie Państwo, to jest tak, że pamięć to jest taka rzecz, że pamięć w człowieku zostaje, nie? Ale człowiek się zmienia, bo człowiek z wiekiem, z co roku albo głupszy się robi, albo mądrzejszy, to zależy, jak ktoś będzie ćpał się, pił, krzywdę robił, nie wiadomo co wymyślał, nie będzie miał porządku dnia ani nic, będzie coś wymyślał z kultu szybko gdzieś pieniędzy, żeby się napić, to już daleko nie zajedzie, to coraz głupszy z roku na rok będzie. Nawet i papierosy człowieka zrobił, wariata z człowieka. I coraz głupszy będzie przymulony i coraz, ja uważam, że większość wypadków również na szosach to jest z tego powodu nie tylko, że alkoholizm i narkomania, ale jak taki kierowca trzy paczki papierosów spali, jak jedzie tirem, to on jest zamulony, jakby był jeszcze gorzej jak pijany. No nie gorzej jak pijany, ale jest zamulony niemożliwie w głowie. I tak to wygląda. Powinny też alkomaty badać na nikotynę tych kierowców, że palić nie wolno, jak się jedzie samochodem. Bo jest za duże ryzyka pozbawienia człowieka zdrowia, kalectwo jest i życia pozbawienia. No, no ale czy jest w stanie te instytucje tej fali ludzi w tej cywilizacji opanować, to gdzie by człowiek nie wszedł, to po prostu jest, że po prostu chcą, żeby pieniądze wszystkie firmy chcą, co by nie założyli. No i tak to wyglądało na dzisiaj, ten po prostu ta sprawa wychowania muzycznego w klasie. To wychowanie muzyczne to było mi tak potrzebne, jak język rosyjski czy radziecki, nie? Mogli oni jeszcze zrobić w szkołach tak, że jak ktoś miał dwójkę z języka rosyjskiego, to mogli zostawiać go, siedzieć na drugi rok, bo miał dwójkę na świadectwie z języka rosyjskiego. Także dziękuję Państwu bardzo. Dalszy ciąg nastąpi, dewianie.